Diana Full AP, chcieliście to macie, także gramy. Zobaczmy, jak ta Full AP bomba niszczy oponentów i czy uda mi się wygrać tego Urfika. No ale zanim zaczniemy, bardzo dużo z was nie subskrybuje tego kanału, więc jeśli mogę cię prosić, zostaw suba. Nic cię to nie kosztuje, a bardzo mi pomożesz. Dzięki. No siema, gramy sobie Urfika Dianą, tak jak widz nas prosił, tak będzie się działo. Gramy sobie na topie najprawdopodobniej, albo na bocie, bo nam mida zabrali. Nie będę tutaj 10 gierek nagrywał tylko po to, żeby mieć mida i first pickować. Pójdę sobie chyba pod Q na pierwszy item. Na pierwszy, o tutaj, skillek. O, i pierwsza krew nawet się tutaj pojawiła. Dobra, Kartus mnie tutaj męczy. No ale mamy już troszeczkę fida na start. Okej, okay, bez kombosa tam nie wjeżdżam. Pasywka też by fajnie oddała tutaj. XD. Ciekawe, co sobie pomyślał ten Twitchek, zobaczył. Tutaj hita. Pójdę sobie na bota, słuchajcie. Bo będę mieć wcześniej tutaj farmę. Cały mój team jest na topie, także zanim się wrócą, ja już tutaj troszeczkę levela zgarnę. Tak, wiem, jest to troszkę słabe, że zabieram levela mojemu teammate'owi. Ale myślę, że ogólnie odda to w takiej dłuższej perspektywie czasowej. Oj. Oj, tutaj Twitch mi przyszedł, ale raczej ucieknę. O, na bota poszły dwie osoby nawet. Jak miło. No to idę na topa w takim razie. Może jeszcze uda mi się ogarnąć troszeczkę tutaj więcej tych minionków. Nie uda mi się, nie zdążę. Ale i tak się tam wracam. Biorę sobie drugie W. Bo na razie jeszcze nie chcę doskakiwać bez full comba. Dobra, muszę walczyć z tym teammate'em o farmę. Oj, mogłem się troszkę do niego odwrócić bardziej. Od niego odwrócić. No ale zaraz tu wlatuje trzeci level. No i będę mógł iść tutaj sobie fajnie. Oj. Nie przeżyłem tego. Oj, szkoda. Emi tutaj zadało duże obrażenia. 7 HP. To mnie wykerowało. A Trundle tam coś świruje. Nawet zabił, widzę. Tutaj przepływ burzy jako pierwszy item. Tak standardowo. No i co, maksujemy W moim zdaniem. Tutaj mogłem jakieś combo walić, ale nie wiem, czy chcę. Soczewa by się przydała na tego Shakuna. No i mamy już farmę tutaj z ogarniętą, że tak se powiem. Z ogarniętą, bardzo fajne tutaj słowotwórstwo wchodzi. Na bocie mój team feeduje. Bardzo to jest nieprzyjemne, że tutaj Briar sobie pozwala na taki trolling. Chyba do nich pójdę. Nie kumam. Bierzesz sobie Caitlyn i Briar po to, żeby feedować na bocie? Serio? Najpotężniejszą postać chyba w tym patchu. Dobra, ale nie wiem, w sumie chyba biorę sobie tego. Chyba sobie jednak pójdę pod Lich Bane'a. Pójdźmy tam na bota. Coś tutaj sobie pozabijać. Zwłaszcza, że możemy. Oj, uratowali mnie. I mam killa. Może tak na farcie tutaj zabity, ale kill to kill, myślę, że i tak się opłaca. Zwłaszcza, że ten Gragas miał 7-1, także dodatkowe 150 golda dostałem więcej za niego niż on za mnie. Myślę, że worth it. Pójdźmy pomóc temu Trundle'owi, zwłaszcza, że troll tutaj się wywrócił już w tym momencie. Kolego, na topie feedują, a ty płaczesz, że ja poszedłem im pomóc. Nie kumam tego człowieka.
Wiem, że to jest klon. Jakoś za dużo damage dostaje po pierwsze. O. A po drugie przyszła Briar na topa. Mam już ulta. Także kompo już acquired. No i sobie tutaj pofarmmy to. Przepuszujmy tego plecika, a nie dam rady. No i kill nawet siadł. Nie będzie mi ksuć ta Briar. Cofnijmy się, bo mamy fajne itemy. Mamy tutaj z Morelicza. Zaraz jeszcze ząb na Shora wleci, bo to też fajnie oddaje. Jak nie możemy walić tutaj ataków, to możemy... Jak nie możemy umiejętności walić, to możemy walić ataki. No i co, czy nam coś rzuci pod nogi? Chciała na pewno. No i cóż, musimy tutaj ostrożnie grać na pewno. Oj, nie mogłem tutaj komba walnąć. Za dużo tych... Oj, nie wziąłem soczewy jeszcze. Szkoda. O, zultowała mnie po drodze! Ale to było nieprzyjemne. No a Trundle troluje, słuchajcie. No w zasadzie no troll taki typowy, no ale co wam powiem, troluje. Nie dość, że wziął pika, który no słabo tutaj oddaje na urfie, to jeszcze nie potrafi nim grać w ogóle. O, w ogóle nie ogarnia. Bije się z Shaco jak żyje Jinx. Robi takie głupie rzeczy. No ale i tak, chcę pójść na mida. Niech sobie ten troll idzie na... Oj, przeflaszowałem go. To się udało. No ten troll troluje, nie? Ten gość jest po prostu... Nie ogarniam go. Nie wiem, dlaczego on w ogóle poszedł na urfa tą postacią. Jak w ogóle nie potrafi nią grać. No ale cóż, myślę, że tutaj bomba dużo na mnie zdziała. No właśnie o to chodziło. Dostał bombkę na łeb. Coś tam zablokowałem damage'a chociaż. Szkoda, że nie miałem aż tak bardzo na czym. Tu minionków nie było. No i cóż, mamy zmaksowane W. Będziemy maksować sobie Q teraz. Oho, i nie tego! W sumie tak, tego co pierwszy się pojawił powinienem atakować. Znaczy drugi się pojawił powinienem atakować, nie tego co się pierwszy pojawił. Trudno się mówi, mamy deada. Fajna jest tutaj ta Dianka, gdyby nasza drużyna nie trollowała, zagrałaby tak jak w tym meczu za Kali, to myślę, żebyśmy to na luzie wygrywali. Niestety tutaj mamy no aż 4 troli w teamie. Każdy tutaj fiduje, tylko ja mam jakieś tam pozytywniejsze staty. Niefajnie, niefajnie. No ale cóż, tego grubaska już mamy. Nie powinien być problemem. No, zabiłem go zanim był w stanie mnie tu zwanshotować. No i cóż, jakiś rabadon zaraz, przepływ burzy. I będzie ok. Fajnie się gra tutaj pod... O, jeszcze się zabiłem. Jakbym nie atakował tego klona, to bym przeżył. No ale o to chodzi, nawet jak wypalimy w siebie wszystkie tu skille. Widzieliście tego Smoldera, co on zrobił? Mój Boże! Jak oni nawet się nie zaliczają do Irona, nie? To jest unranked level. Naprawdę, ja nie wiem dlaczego mi takich ludzi... Tu powinno być tak, że też na MMR-y ci łapie w sumie, nie? Że też z MMR-ów łapie ci teammate'ów i enemy, że jak jesteś sobie goldzikiem, to raczej z goldzikami grasz, a nie, że taki Trundle wali W pod wieżą, jak nawet nic nie używa skilli żadnych. No ale cóż, pójdźmy tu na topa, bo mamy dwóch typów na one-shota. Dobra, zabiłem sobie Karthusa, bo on tutaj też był problematyczny. Mamy przepływ burzy, zaraz leci jakiś Rabadon. On tu powinien walić E. No właśnie. Zablokowałby go, nie mógłby przejść ten Shaco.
Jeszcze sam się tutaj blokuje i umrze teraz. Po prostu XD. I poddadzą mi to, patrzcie, będę tutaj zakładnikiem surrendera. Bo troll będzie, bo team będzie trollował. I weszła właśnie pod wieżę sobie wesoło nasza koleżanka. Jak fajnie. Szukam tutaj Twitcha, o właśnie. A, jeszcze mi sksuła, super. Jaki troll. Powinienem się w sumie cofnąć, bo zaraz zultuje nas ten wesoły kartus. O, grubasek. Grubasek przyszedł na bota. Żeby nie było, to nie jest fat shaming. Ja go lubię za to, że jest grubaskiem. Dobra. Wyklikałem to jakoś. Tragicznie ciężka jest postać. Dosłownie, w każdym znaczeniu. Ten Gragas, żeby z nim walczyć. Ale zdążyłem się recallnąć. Dziękuję. No, tragicznie ciężka postać, żeby z nią walczyć, ten Gragas. Ale się jakoś udaje tutaj coś klikać w tej gierce. Może nawet wykerujemy naszą drużynę. Tutaj widzę, że Smolder stara się tryhardować troszeczkę. Już czekałem na tego Twitcha, a on jest jednak na topie. Na midzie. Co ja gadam, na midzie jest. No i cóż, jak pasywę sobie nastakujemy, jak walniemy W, jak walniemy Q, jak walniemy E, walniemy ulta, to jedną osobę, każdą z ich teamu one-shotujemy. Tą wieżę też na parę hitów możemy cisnąć. Oj, tutaj go teraz nie porobiłem. Jakbym miał flesza, to bym jeszcze odfleszował i bym się w niego wbił, ale mi się nie udało. Jednak na fleszu tutaj Gragas ładnie bije. A mogłem sfleszować. Mógłbym to przefleszować. Jakbym tutaj Body Slama sfleszował, to by mi dużo nie zrobił. No i cóż, na bocie już jest 1 do 1 w wieżach. Na midzie wygrywamy w wieżach, na topie przegrywamy w wieżach, ale Smolder oczywiście hard pushuje. Trolek nasz kochany, 2-9. Ja zresztą też dużo razy umarłem w tej gierce. Tyle samo co troll. No ale myślę, że to jednak... Briar, co ty robisz? Myślę, że to jednak też jest związane z tym, że staram się tutaj każdego killa chapać. O, zabił mi go. No i umrę od truty. Nie mogłem tu nic dużo zrobić, a zabił mnie jednak kartus z maski. To jest też spoko. O mój Boże, będzie kartus za pół HP tu walić. Jakiś Banshee by się też na pewno przydało. To tego Body Slama będziemy mogli zablokować. Ewentualnie pierwsze Q na slowie. Na slowku, ale to się dziwnie mówi po polsku. Slowie. To jak słowie brzmi. No nie wiem, tutaj będę mieć teraz jakieś, uwaga, mądre słownictwo, kontemplacje słowotwórcze, ale... No ale myślę, że to nie jest aż tak ważne. Ważniejsze jest, żeby tutaj jednak wygrać tą gierkę. Pójdźmy sobie jednak pod tą Banshee. Bo mają w sumie full team, który mi AD bije. Jeżeli kogoś się boję, to boję się adeków. No później będę bał się też Jinx, która mi będzie na kilometr walić one-shoty. Ale... A ja sobie chyba otworzę mida, tutaj się biją. Wybuchła. Nie poddajemy tego, ja to sam mogę otwierać. Patrzcie, na 6 hitów w sumie mamy wieżę. Nie chcę tego kończyć, ale chciałbym tutaj ich... Oj, ghosta jeszcze odpaliłem, bo myślałem, że uda mi się w kogoś wlecieć tutaj, w jakiegoś Twitcha czy coś. Ale myślę, że tutaj damage bombka weszła fajna. No, najwięcej Twitch nam w sumie zadał. A tak mówiłem, że najbardziej się boję apeków. No, ale i tak tutaj niebezpieczni byli.
niezależnie co bym powiedział, to apeki są najniebezpieczniejsze. Ten gragas jest najniebezpieczniejszy. Patrzcie, sam się zablokował ten trundle. I co ja mam powiedzieć wam? Moja drużyna troluje. No i jeszcze się zaraz zabija o niego Tabriar. Mój Boże. I no, chociaż ma pozytywne staty koleżanka. Udało się jej tutaj. O, jeszcze zabija coś. Ale Jinx ją dowaliła. No i cóż, Twitch tutaj w krzaczku. Poczekam sobie na niego wesoło. No i nie będzie tutaj ulta. Mogłem go nie ultować, ale chyba chciałem. Dla pewności, żeby HP nie stracić. Cofamy się, za 10 sekund ulcik, ja już tutaj mida mogę wydefować. Smolder tam może podejść, tylko się pośmiać. Pośmieszkować tylko może. Nie wiem, czy oni nie będą chcieli robić barona, w sumie mogą. Ona ucieka w stronę teamu. No oni na baronie? Nie. Nie robią barona. O, tutaj sobie kolega puszuje. Może uda się go gdzieś tutaj dorwać. O, idzie tutaj. No i Twitch tutaj zrobi barona, co? Zdąży czy nie zdąży? Dobra. Zespotujmy sobie Twitcha. Nie ma go tutaj, szkoda. No to muszę poławkować w krzaczku. Byłbym w stanie pewnie go tutaj zabić, ale... No wolę nie ryzykować, bo jak ja umrę, to możemy przegrać tą grę. No i pójdźmy sobie może pod przebicie większe. No to jak ktoś złoży na nas resisty, to nie będzie to aż tak dużo znaczyło. Dobra. Jestem gotowy. Oni się biją z tym smokiem, a Magro zaraz straci. Czemu sam muszę się tu bić? Mam całą drużynę, a sam się tu biję. O, jeszcze ta. Briar coś robi oprócz mnie. No ale tak to we dwójkę tu gramy. Czemu oni tak płaczą w tej gierce? Cały czas chcą się poddać. Dla mnie to jest w ogóle chore. 2-14. 2-14 smoczysko, słuchajcie. 2-14 smoczysko. On chyba chce pobić mój rekord. Miałem 0-13 na Yasuo i się popłakałem prawie. W sumie płakałem całą gierkę, ale nie na poważnie. Chyba chcę to wygrać, więc chyba pójdę sobie po prostu teraz skończę tą gierkę, bo już 20 minuta. Myślę, że nie ma sensu tutaj. Kolega tutaj nie wie, co się dzieje. Puszują nam mida. Chyba skończę tą grę, pójdę sobie po prostu topside'a i to przepuszuję. Zwłaszcza, że inhibitor im wstaje. Nie robią chyba barona. Nie robią. Gdzieś tu Jinx szła. Gdzieś bym chciał ją wyłapać tutaj. Ale tu jej nie ma. No cóż, przepuszczajmy ich. O, cześć Twitch. Nie ma ksucia mi killi. O, nie dostałem damage'a, zapomniałem, że mam Banshee w ogóle. Dobra, przepuszczajmy tą wieżę, bo teraz mam na 3 hity każdą wieżę w grze. No, tutaj z pasywy widzę 800 wale im. Jeszcze mam tutaj dodatkowo 500 z Nashora, dodatkowo 200 z... 200 z Nashora i 500 z Lich Bane'a, o. Oni myślą, że co, że szybciej ode mnie to przepuszują? Chyba nie.
Chyba tak nie myślą, a raczej nie powinni tak myśleć, to na pewno. Czekam na Twitcha, aż tu przyjdzie. Dobra, uciekamy. Oj, oj, oj. Nowe dwójkę, jak się na mnie wbili, to dużo nie zrobię. Niestety. No i co ja tu mogę tak naprawdę? Czy Twitch i on mają jakieś resisty? No nie mają żadnych resistów tak naprawdę, ani ten Twitch, ani on. No Twitch ma tylko tutaj z ostatniego przystanku. Ja chyba sprzedam sobie ten klejnot, który rozpadł, tak szczerze wam powiem. I nie wiem, czy nie pójdę albo pod jakieś leczenie. Prędkość ruchu może. Co by mi dało tak na wbiciu? Szczelinotwórca. On może w sumie nam troszkę dać więcej AP. No bo tutaj 12 z HP, które mamy dodatkowego. Aż tak dużo tutaj nam to nie daje, ale... A co jakbym poszedł sobie pod pomięcienia? Więcej przebicia. Mamy 1000 AP, dobra. No i to może być w porządku. Lecimy na nich, lecimy na nich. Oj, 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 nie zdążyłem zlutować, nic nie zdążyłem zrobić. No ale cóż, gierka fajna tą Dianą, myślę, że polecam wam, gdyby nie mój troll team, który no beze mnie umarł tutaj 56 razy w tej gierce, no to by było ok. Tak naprawdę, gdyby nie ja, to jest 56 do 30, no to dwa razy więcej killi ma enemy niż ja. No ale myślę, że fajnie pokazałem wam, jak działa Diana. Tu one-shotuje wszystko, potrzebuje jednak tego okienka, jakieś tam pół sekundy, żeby jednak nikt się nie flashnął, nikt cię nie zabił, jak ultuje. Jakbym miał zonie, może to by lepiej podziałał ten ostatni fight, ale raczej bym wszystkich nie zabił. Tak czy siak, dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Dianka, fajny piczek. Jeżeli tak, no to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i zostawcie suba. No a my widzimy się w następnym odcinku. Siema!